to jest gdzieś tam nowość w Polsce, ale myślę, że to jest nieuniknione, żeby stać się brandem, a nie po prostu projektantem. I tak naprawdę ja supportuję brand, a z tyłu jest projektant tego brandu, a to, że ktoś tam mnie zna, no to fajnie, no pracuję na to od lat, no w ogóle nigdy nie spocząłem na laurach, no chciałbym, ale no nie mogę. My od lat robimy na przykład święta i tu w ogóle, wiesz, full klientów, którzy nie kupują w naszej marce, nagle przychodzą na święta i kupują coś wyjątkowego, kolekcjonują te rzeczy od 10 lat. To jest też super. To też jest filozofią naszej marki i dlatego cały czas klienci nas poznają i zakochują się trochę w tym, co proponujemy, ponieważ dajemy luksusową modę, ale w której możesz się czuć super fajnie i możesz to tak wystylizować, że możesz być na wieczór świetnie ubrany i w ciągu dnia. Tak jak mówię, twój zawód determinuje twoją szafę. Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach. Hera on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A dziś z człowiekiem, który no właśnie, nie tylko popłynął pod prąd, ale wykorzystał nadarzającą się okazję. Z jednej strony, jak się czyta wywiady, to dość szybko wiedział, gdzie chce być w swoim życiu. Taki miał pomysł na siebie. Ale od pomysłu do realizacji jest zwykle daleka droga. No to co? Porozmawiajmy o tym, jak to było. Jeden z najbardziej znanych polskich projektantów mody, co ciekawe, ubiera zarówno kobiety, jak i mężczyzn. No właśnie, czy ta uniwersalność to strategia, czy brak pomysłu? Zobaczymy. Łukasz Jemioł, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak to jest być projektantem w Polsce? Wiesz co, niezależnie gdzie jesteś projektantem, czy w Polsce, czy poza, no to jest bardzo ciężki zawód, ponieważ wymaga od ciebie nieustającej kreacji i nie możesz sobie zrobić urlopu takiego, jak ktoś jest zmęczony w korpo, pracuje na przykład i czuje wypalenie, no to w naszym zawodzie nie ma czegoś takiego. Cały czas musisz wymyślać hity, co pół roku wypuszczać nowe, super rzeczy, żeby one się sprzedawały, żebyś mógł rozwijać markę i cały czas jesteś na takich wysokich obrotach. Oczywiście są momenty w ciągu roku, że można zwolnić tempo, ale generalnie no, to jest taki bardzo trudny zawód, a Polska, wiesz, ja pamiętam ten rynek, bo pracuję 17 lat już ponad, to się troszkę zmieniło. Wydaje mi się, że w ostatnich latach jest większe zaufanie do polskich brandów i rzeczywiście klienci, którzy ubierają się na świecie, ale też klienci z zagranicy dostrzegają polskie brandy i korzystają z ich usług, co jest bardzo, bardzo fajne. Wielu brandom się udało zaistnieć na świecie. My też wychodzimy za granicę i jesteśmy doceniani. Natomiast no, tak jak mówię, generalnie Polska trochę to jest tak, że ona nie docenia artystycznych zawodów. Za kreację na świecie płaci się ogromne pieniądze i wystarczy pojechać, nie wiem, do Niemiec na przykład, czy do Wielkiej Brytanii. Kreacja, pomysł są trochę inaczej opłacane niż zawody artystyczne w Polsce. Ale ja nie chcę marudzić dzisiaj, to nie o to chodzi. Chcę tylko po prostu uświadomić, że jest to zawód jak jeden z wielu, ale
pod ostrzałem cały czas i wymaganiami klientów, rzucaniem sobie jakichś wyzwań cały czas. No nie jest to łatwa na pewno droga. I tak sobie zawsze myślę, co mnie podkusiło, że poszedłem tą drogą, ale pewnie, wiesz, tak wściekam się, że mógłbym tego nie robić. Potem sobie myślę, no a co mógłbym robić innego? Mam w sumie do tego predyspozycję. W głowie mi się układają jakieś wizje. Wiem, co powinniśmy zrobić w danym momencie. Jak powinniśmy to rozwinąć. Dalej mówię o biznesie, marketingu, ale też o produkcie, jak poprawić ten produkt, jak go ulepszyć, jak zrobić jakieś takie pożądanie marki, że i w ogóle rozwój marki to jest bardzo, bardzo interesująca sprawa, bo ja zaczynałem od bycia projektantem jako Łukasz Jemioł, ale wymyśliłem sobie taki miałem pomysł w pewnym momencie, że no dobrze, Łukasz Jemioł, ale myślę, że sam Jemioł, no to jest brand. I łatwiej jest komunikacyjnie na świecie, bo Łukasz to już nie będą tam czytać tego SZ i w ogóle Lukas, to nie będę zmieniał imienia pod potrzeby, nie wiem, marketingu. I myślę, że Jemioł brand, tak jak inni, Jacquemus, Dior, wiesz, i inni, no po prostu funkcjonują jako brandy i to jest gdzieś tam nowość w Polsce, ale myślę, że to jest nieuniknione, żeby stać się brandem, a nie po prostu projektantem. I tak naprawdę ja supportuję brand, a z tyłu jest projektant tego brandu, a to, że ktoś tam mnie zna, no to fajnie, no chyba pracuję na to od lat, no w ogóle nigdy nie spoczęłem na laurach, no chciałbym, ale no nie mogę. Wytłumaczyłem to już, dlaczego. Okej, okay, no dobra, to bym chciał zacząć w ogóle od samego początku. Jak to się zaczęło u ciebie? W którym momencie ty odkryłeś, że chciałbyś pójść w kierunku mody? Wiesz co, ja byłem bardzo twórczym dzieciakiem i to takie trochę kalka z moich wywiadów, jakichś podcastów, ale to jest zawsze bardzo interesujące, bo ja miałem zawsze raczej artystyczną duszę i pamiętam lata 80., jakieś kółko plastyczne i to nie było tak, że od razu chciałem robić ciuchy, ale po prostu rozwijałem się plastycznie, chodziło na malarstwo, rysunek. Potem byłem w kółkach teatralnych, potem tańczyłem, potem śpiewałem, wiesz, i to tak zrobiłem takie koło i uważam, że w ogóle jako dzieciaki, jeśli ktoś ma młode dzieciaki, to jest super kierunek, żeby te dzieci, nie wiem, tańczyły, grały w piłkę, wiesz, malowały i żeby się rozwijały, bo to daje ogromny, nie dość, że poznają super ludzi z innych środowisk, w ogóle to jest bardzo interesujące, też się rozwijają, nie siedzą bez sensu w domu, nie grają w gry komputerowe dzisiaj. Wtedy tego nie było, wiesz. Lata 80. wyglądały trochę inaczej. No, ale to chyba szczęście, że ja wtedy się pojawiłem na świecie, bo mam taką ocenę, tak sobie myślę, że z perspektywy, no to już jestem innym pokoleniem. Na pewno jestem innym pokoleniem. Ale doceniam dzisiejsze dary natury i korzystania z tego i też się staram szybko uczyć i być flexible w tym kierunku. No i wracając do takiego już stricte pytania, no to nie było tak, że od razu chciałem być projektantem, aczkolwiek w latach potem już 90., czyli miałem parę lat więcej, oglądałem jakieś gazety, wiesz, pisma modowe, Polska była szara, to się wszystko budowało. No i tak sobie to wszystko analizowałem, rysowałem, no i gdzieś to był naturalny kierunek, aczkolwiek to nie było takie bardzo rzeczywiste, ponieważ po szkole średniej wcale nie studiowałem mody od razu, tylko filologię polską. Przez chwilę chciałem studiować kulturoznawstwo w ogóle, też bez sensu ten pomysł był, ale to jakieś szukanie siebie, wiesz. Ale po roku stwierdziłem, że nie. Zacząłem się przygotowywać na Akademię Sztuk Pięknych. Studiowałem dziennie i fajnie, bo wiesz, rozwinąłem się. Moda to jest moją specjalizacją i druk. I w ogóle to robię i lubię to robić, ponieważ widzę szybko efekt. Ale mógłbym malować na przykład, wiesz. Mógłbym rzeźbić. No, jestem wykształcony artystycznie przez
5 lat bycia w akademii. Oczywiście ukierunkowałem się bardziej, no i już na studiach zacząłem robić kolekcje i byłem taki samodzielny i teraz sobie tak myślę, że bez sensu, bo mogłem być super studentem, palić fajki na korytarzu, a ja od drugiego roku, wiesz, po prostu miałem 3 etaty, wszyscy chcieli, żebym dla nich pracował. No, czułem swój potencjał, ale tak naprawdę straciłem trochę, wiesz, tych studiów i tak na przykład dzisiaj moja siostrzenica, która jest na biotechnologii, robi to samo, co ja. Czyli wiesz, jest już na 3 roku, jest wybitną studentką, naprawdę. Widzę, że będzie z niej super, jest super potencjałem, ale już robi to, tamto. Ja mówię, słuchaj, Julia, no nie idź w ślady wujka, postudiuj sobie i dopiero. Ale tak naprawdę zobacz, jaki jest dzisiejszy świat. No, wszyscy wymagają od ciebie, że kończysz studia, już masz po prostu 3 etaty, 5 specjalizacji, jesteś orłem i dopiero możesz zacząć pracować. Więc no, trochę jest tak, że no tęsknię za taką beztroską, wiesz, i widzę, że ci młodzi ludzie, oni też by chcieli być beztroscy, ale dzisiejszy świat nie skłania ich do tego, że taki wyścig jest cały czas. I mimo, że studiowałem, no 20 lat temu zaczynałem studia, no to i pamiętam ten chill, ale też taką świadomość, że wyjdę ze szkoły i co dalej, będę jednym z wielu, no nie chciałem. Czułem, że mam potencjał, żeby budować coś więcej. Kurczę, ja wiesz co, ja myślę, bo to, ja do tego często wracam, bo mój ojciec mi mówił dokładnie to samo, co ty teraz mówisz siostrzenicy, czyli Wojtek, nie pracuj, ja faktycznie pracowałem od liceum, więc widzisz, Wojtek, nie pracuj, nie pracuj, są studia, będziesz się bawił, będziesz miał całe życie na pracę. A to kurczę, chyba się nie da, wiesz, chyba w tamtym wieku, jak chcesz być nagle dorosły i niezależny i masz potrzebę niezależności, to możesz, a z drugiej strony myślę sobie, że dzisiaj odkrywam ten świat zabawy. Takiej, no tak, może mniej beztroskiej, ale takiej właśnie już... No okay. Ale to wiesz, masz 40 pewnie. No trochę nie? Więcej. No ale to wiesz, to dzisiaj to wiesz. A ja widzę, że ci młodzi ludzie, oni są już tak po prostu, oni są na studiach, oni są już tak zmęczeni, bo robią to i walczą o te praktyki i o to, żeby studiować tu, tam i w ogóle to jest super, natomiast na wszystko jest czas, bo można wpaść w taki tryb, w którym no po prostu już się nie uwolnisz od tej pracy. No i pytanie, co cię nakręca w życiu, bo nie wierzę, że wszystkich tylko nakręca robota. Na pewno nie. Wiesz, musisz mieć wentyl takiego oddechu, musisz mieć swój chill, swoją przestrzeń, realizowanie siebie nie tylko pod względem pracy. No, moje życie to jest praca generalnie, w kółko. To nie jest tak, że ja coś tam kończę, teraz się patrzę na tą zasłonę, mówię, fajne, no coś tam sobie myślę od razu, ale rozmawiam z tobą. Więc to jest cały czas praca twórcza, no ale pewnie tak mają twórcy, a mój zawód, to oprócz tego, że jestem twórcą, to też jest biznes, są pieniądze, no nie ukrywajmy, że moda to jest kasa. Po prostu musisz tą kasę cały czas zdobywać, żeby kupić tkaninę, żeby to wyprodukować, start sezonu to jest parę milionów, żeby wyprodukować produkty, potem to musi się sprzedać i wiesz, ciągle rosyjska ruletka. Będzie fajnie albo nie będzie fajnie. Jest to kręcące, jest to takie hazardowe trochę też, że no nie wiesz, co zrobisz, nie wiesz, jak zareaguje rynek. Ja wypracowałem swój brand, mamy super klientów, cały czas zdobywamy nowych, ale to nie jest tak, że się nie zdarzają potknięcia. No wiadomo, że coś się bardziej sprzedaje, coś mniej. Wtopy kosztują setki tysięcy. To wiesz, ja mam już poważną firmę, zatrudniamy ludzi, to jest trochę to inaczej wygląda, niż byłbym projektantem, który siedzi w atelier i czeka, aż uszyje komuś sukienkę, wiesz, tam. W ogóle to mnie nie kręci. Kręci mnie, żeby wpływać na estetykę ludzi, żeby poprawiać jakość ich rozumienia, nie wiem, sztuki użytkowej, bo moda to nie są tylko ubrania. Uważam, że to są wnętrza, lifestyle. To jest gdzieś tam dużo takich składowych, które się gdzieś łączą, żeby fajnie żyć estetycznie, ale też mam świadomość, że nie wszyscy muszą mieć zajawkę na ten temat i niektórzy mają to pewnie w nosie. Aczkolwiek trochę jest tak, że od ludzi świadomych wymagam tego, żeby byli estetyczni, fajnie wyglądali. Uważam, że na Zachodzie tak jest, że jak masz jakąś pozycję i budujesz swoją karierę, to dobrze, jeśli
jest tak duże spektrum brandów, nie wiem, przynależności do nich, że fajnie, jak jednak ciuchy definiują ciebie jako człowieka. Chociaż to nie jest najważniejsze w życiu, naprawdę, nie dajmy się zwariować. Chcę powiedzieć w ogóle o bardzo ważnej rzeczy. Ja zawodowo zajmuję się jednakże konsultingiem i pomagam w zwiększaniu efektywności sprzedaży. Jedną rzeczą, którą zawsze podkreślam, to jest nie sprzedawaj, naucz klientów kupować. Tak, dokładnie. I teraz to jest trochę moje pytanie. Czego my się musimy nauczyć, żeby mądrze kupować modę? Żeby faktycznie jakby rozumieć, to co ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, tak? Że moda to nie są tylko ubrania. No absolutnie nie. Wiesz co, musimy nauczyć się, że powinniśmy potrafić zapłacić za jakość. Cały czas Polacy jako społeczeństwo, my jesteśmy młodym społeczeństwem pod tym względem i my się uczymy. Jest grupa wyedukowanych ludzi, ale moja marka trafia nie tylko do tej małej, selektywnej grupy, ale wychodzimy dalej i widzimy te komentarze, ja czytam te komentarze i ludzie nie rozumieją, że coś, co jest jakościowe, kosztuje więcej. To powinniśmy się tego nauczyć, że coś, co jest wyprodukowane specjalnie dla nas, albo jest pewien surowiec, który jest produkowany dla nas i naprawdę jest różnica między wełną z kaszmirem z sieciówki, a wełną z kaszmirem z włoskiej fabryki. No to musimy, jest brak edukacji na ten temat. Jest brak edukacji, że drewno może być drewnem albo drewnem z salonu, który ma 1500 sklepów. Jest brak edukacji, że za jakość się płaci, że za pomysł, że za polską fabrykę albo fabrykę, która jest na światowym poziomie, że za marketing się też płaci, że za ludzi, że się płaci też podatki, że w tej cenie są ogromne koszta na rzecz państwa. Ludzie trochę tego nie rozumieją i jak zaczniemy się edukować, to będzie, myślę, lepiej trochę, ale myślę, że wiesz, no, w dzisiejszy rok, znaczy ten rok pokazuje, że no, jest trochę kryzysowo na rynku. No i ja nie oczekuję, że wszyscy nagle, wiesz, jak im nie starcza na podstawowe rzeczy. Węgiel i cukier przede wszystkim. A to już się nie, wiesz, nie da dajmy się puścić, spokój, nie da się nie wpuszczaj mnie w ten kanał w ogóle. To nie oczekuję od ludzi, że rzucą wszystko i po prostu nagle będą kupowali bardzo drogie ubranie. No nie o to chodzi. Chodzi o to, że świadomość wyboru selektywnych marek, które są na świecie, nie mówię, że tylko marka je miał, ale jest dużo fajnych brandów, daje poczucie komfortu, daje poczucie, że wystarczy ci 3-5 fajnych rzeczy w sezonie i ty po prostu jesteś super ubrany i potem sobie dobierasz kolejne i to ci służy. Daje poczucie, że też dbasz o środowisko. No to jest bardzo ważny aspekt. Moja firma też się zmieniła. Wstąpiliśmy do organizacji zamkniętych klatek. Kiedyś byłem projektantem, który uwielbiał kożuchy i cały czas uważam, że są super, ale zaczęliśmy je szyć z tworzywa, które jest wytwarzane we Włoszech, które doceniają największe marki światowe, Acne, Louis Vuitton, etc., czy brandy, wiesz, no to po prostu top 3 sprzedażowe na świecie, które potrafią zrobić fabryki coś sztucznego, albo skórę, która jest wege, czyli jest po prostu produktem, nie wiem, z ananasa, czyli ta technologia poszła tak do góry i trzeba za nią zapłacić, ale masz świadomość, że no nie zaśmiecasz tej planety. Moda jest takim zjawiskiem i jest taką gałęzią biznesową, że my musimy starać się walczyć, żeby dbać o to środowisko, no bo umówmy się, no my bardzo dużo wiesz, zużywamy, nie wiem, wody to jest podstawa. Też staramy się to bardzo ograniczać. Więc większa świadomość spowoduje, że my będziemy bardziej świadomie wybierali produkty. I też staramy się pokazywać to. Też na przykład robimy sesje w najpiękniejszych miejscach na świecie. Dzisiaj wypuściliśmy w tamtym tygodniu kampanię i ona już cały czas, to półrocze jesteśmy na Islandii. Zawsze chciałem zobaczyć Islandię.
a połączyć modę z Islandią, to już jest w ogóle, uważam, wow. Więc też zabieramy ludzi w jakiś, w jakąś swoją bajkę, w moją bajkę, którą mam w głowie, którą chcę zarażać ludzi, chcę dać im trochę piękna, bo wiem, że rzeczywistość bywa miła, ale też trudna. Mhm. I moda powinna być takim wytchnieniem, no, powinna być takim lifestyle'em. I znam wiele bardzo ciężko pracujących ludzi, którzy mają ogromny sukces w swoich zawodach, jako lekarze, wiesz, prawnicy, biznesmeni, ale też potrafią docenić właśnie tę gałąź biznesu, taką też. I wiedzą, że w ogóle polskim towarem eksportowym jest moda, jest super towarem eksportowym, powinniśmy się chwalić. No trochę na własną rękę musimy to robić, nikt nam nie pomaga, nie ma żadnych rządowych programów, wręcz jest trochę odwrotnie, mam świadomość i tak mi się wydaje. No ale wiesz, w każdym z nas drzemie po prostu taki wilk, że jedziemy do przodu i nie dajemy się. Myślę, że te czasy się zmienią tutaj. To myślę, że będzie lepiej, a kto wytrwa, to myślę, że zapracuje jeszcze na nie jeden sukces. Trzeba być konsekwentnym bardzo w tym, co się robi i jakimś takim poukładanym, mieć wizję i cały czas jechać do przodu. Mhm. Mimo przeciwności losu. I myślę, że też pokazywać konsumentom, że przyzwyczajać ich trochę do no nie chcę mówić o luksusie, bo to, no, dla każdego luksus jest czymś innym, tylko przyzwyczajać ich do właśnie jakości. Nie do byle jakości, ale do jakości. Mhm. Ile wcześniej pracujesz nad kolekcją? To jest bardzo długi proces, bo dzisiaj wyprodukowanie tkaniny to jest takie 12-16 tygodni. Więc tak naprawdę to powiem ci, że teraz robię wiosnę, lato następnego roku i jesień, zimę. Już trochę to jest tak, że na spotkaniach z agentami tkaninowymi, bo to tak wygląda, albo jedziemy na targi i tam współpracuję z firmami z całego świata. Oglądam różne sezony, wybieram na różne sezony. Te rzeczy się dzieją równolegle. No to pół roku to jest jakieś takie minimum, wiesz, wypuszczenia produktów, ale też mamy taką możliwość w środku sezonu, jak mi przyjdzie coś fajnego do głowy, to też możemy to doprodukować i nagle może stać się hitem i może być większym hitem niż to, co na przykład zrobiliśmy, wiesz, na początku sezonu i każdy myślał, że to będzie świetne, a w ogóle nie jest. Mhm. Wiesz, to ludzie też weryfikują. Ja pamiętam pracę nad różnymi kolekcjami, że w pewnym momencie tak sobie myślę, że a to będzie super, a to robię, a to zrobiłem sklejając trzy rzeczy ze sobą, na przykład już w danej koncepcji, bo ja się lubię rozkręcić w kolekcji, to znaczy, że robię jakiś pewien klimat i potem te same pomysły same się rodzą i na koniec to jest tak, że wychodzą jakieś super fajne rzeczy sklejone z trzech innych albo w ogóle totalnie inne pomysły, które nagle kiełkują swoim własnym życiem i to też fajnie się dzieje, że one na przykład się bardziej przyjmują, są hitem, ludzie chcą to nosić, robimy jakiś trend na coś. To też jest fajne, ja bardzo lubię ten aspekt takiego społecznego patrzenia przez modę na społeczeństwo, to jest bardzo ciekawe, wiesz. No mógłbym taką książkę napisać, przeanalizować pod wieloma względami nasze społeczeństwo. Znaczy, ja zadaję sobie jedno pytanie trochę też o to, o ilość kolekcji. Tak, bo ty powiedziałeś o tym, żeby było mniej, ale lepsze jakościowo. Ale żebyś mieli krótką szafę. Tak. To jest super. Był taki moment, że pracowałem dla jednej z marek, to jest ciekawe, czyli marki motoryzacyjnej, która jest jedną z największych marek modowych, czyli Harley Davidson. Mhm. Ludzie zapominają o tym, ale faktycznie oni sprzedają gigantyczną ilość ubrań. To był taki moment, że Harley wypuszczał 7 kolekcji rocznie. Miał wiosnę, lato, jesień, zimę, walentynki, Dzień Niepodległości i Christmas. Miał dokładnie jakby i na wszystko wypuszczał, wiesz, t-shirty z logotypami i tak dalej, i tak dalej. Wojtek, więc wiesz, zjadali się swój własny ogon. No powiedziałem, że moda to też kasa. Mhm. Musisz zarobić na ogromne koszta. Mhm. I
ja też robię, oprócz kolekcji jesień, zima, wiosna, lato, no to my od lat robimy na przykład święta i mm-hmm. tu w ogóle, wiesz, full klientów, którzy nie kupują w naszej marce, nagle przychodzą na święta i kupują coś wyjątkowego, kolekcjonują te rzeczy od 10 lat. To jest też super. Więc wow. robimy taką małą linię, która jest limitowana i wpuszczamy ją 3 tygodnie przed świętami. Kto kupi, to ma. To też jest super. A to jest mm-hmm. jeden produkt w 2 kolorach, 3 na przykład. Walentynki też ja wymyśliłem, walentynki w Polsce, żeby czcić. To trochę już minęła ta moda, mm-hmm. ale wiesz, zrobiłem kultowe hasła, no love is everything. No, tak jest. Wiesz, first sex, second love, nie chodzi o gramatykę, chodzi o przekaz. No co drugi Polak chodził z hasłem, że wybieram albo miłość, albo seks. Mm-hmm. Ja uważam, że też to twoje doświadczenia życiowe mówią, na którym etapie życia wybierasz albo, albo. Więc te walentynki też zawsze były przewrotne i też były takie, no też społecznie do tego podchodziłem. Jakie hasło, co bawiłem się tym, tą konwencją. Dzisiaj ograniczamy trochę ilość produktów mm-hmm. w kolekcji. Musimy mieć pewną stałą, która jest po prostu, nasz klient się przyzwyczaił, że zawsze może zajrzeć do nas niezależnie od sezonu, po super sweter, świetną kurtkę, sukienkę, mm-hmm. czy dresy, czy casual, który mu ma służyć, bo ja mam bardzo kompleksową linię. To jest, mm-hmm. możesz się ubrać od 6 rano do 12 wieczór. To też jest, uważam, fajne, że nie przychodzisz tylko po czerwono-dywanową, tylko modę, tylko po prostu po lifestyle, po super rzeczy, ale to jest ciągła robota. Mhm. Ta robota to są ciągłe pieniądze. To są, wiesz, musisz mieć biuro, musisz opłacać to, tamto, tamto, więc tych produktów musi być dużo, żeby zarobić na ogromne koszta. Wiesz, te butiki na świecie, one kosztują, mhm. sobie nie wyobrażasz, ile one mhm. kosztują. Albo sobie wyobrażasz, mhm. to ludzie sobie nie wyobrażają. Utrzymanie sieci sklepów to są, wiesz, to są miliony mhm. Miesięcznie. Mhm. Więc trzeba mieć pewną świadomość, że musi być produkt, ale na przykład bez sensu zrobienie 7 płaszczy w 18 kolorach. Mm-hmm. To ja mówię o takim ograniczeniu, że na przykład jeden super trench, w tym roku mamy khaki, kto kupi okay. khaki, to jest okej. Okay. 4 pary jeansów, 5 super swetrów, więc i też to jest dostosowane do twojej sylwetki, ty się możesz ubrać, czy masz 32, 34, czy nie wiem, 42, 44. Więc oczywiście nie ze wszystkich modeli, ale z takiego cało, możesz sobie naprawdę wrzucić do koszyka kimkolwiek jesteś, na jemioł.com czy w naszych butikach, możesz się ubrać. Oczywiście możesz marudzić na ceny, mhm. bo powiesz, dlaczego to jest tak drogo. No wystarczy zajrzeć w tą metkę tam na dole i przeczytać składy na przykład, albo gdzie został wyprodukowany, bo wszystko produkujemy w Polsce. Przeczytać historię marki, dlaczego wybieram selektywne, najfajniejsze tkaniny na świecie, dlaczego spędzam wiele, wiele dni w ciągu roku w fabrykach, spotykam się z najlepszymi dostawcami, którzy produkują od Brunello Cucinelli, wiesz, po brandy, które są bardzo selektywne, po marki masowe, luksusowe typu Gucci, czy, mhm. czy inne bardzo znane luksusowe brandy. Ale też to kreowanie marki i dawanie ludziom jakości, to też jest super fajne. Mhm. Uważam, że ono jest nawet fajniejsze niż kreowanie nowej sukienki w trendach, czy tam, wiesz, marynarki. Dawanie ludziom przynależności do tego, że oni się dobrze czują, że to ubranie daje im ogromny komfort, że idziesz do biura na spotkanie i super wyglądasz, a przebierasz się potem, wiesz, nasze klientki, to jest super, że są uzależnione od marki jemioł, że one piszą, że raz zrobił zakupy i chcą więcej, że to jest że to im tak dobrze robi, ale dlaczego im dobrze robi? Ponieważ proces powstania produktu jest taki, że ja przymierzam na 10 dziewczynach o różnych kształtach. I tak jedna kuca, druga siada przy biurku i analizujemy każdą rzecz pod, nie wyobrażasz sobie, iloma względami, żeby ona była tak komfortowa, że ty zakładasz coś, wydawałoby się super niewygodnego, a się czujesz jak w drugiej skórze. To jest bardzo dużo pracy, wiesz, konstruktorów, analizy produktu, tkanin, zmieniania cały czas technologii, ale no chcemy być doskonali, no chcemy być liderem. Mhm. To jest fajne, to mnie kręci. Ja od lat powtarzam, że to akurat jest pewnie moja historia, mojej jednakże ekspertyzy zawodowej. Ja się wywodzę faktycznie z rynku produktów w dużej mierze motoryzacyjnych, czyli samochodów. Mm-hmm. Zawsze mówiłem, że
sprzedaż nowego samochodu zaczyna się od sprzedaży starego samochodu. W modzie jest podobnie. Mój zakup nowego garnituru zaczyna się od momentu, w którym pozbędę się przynajmniej mentalnie, a najlepiej fizycznie starego garnituru. No też twoje potrzeby, pamiętaj. Czy Second Life, czyli rynek, który rośnie, na szczęście rośnie, mnie to strasznie cieszy, że modowo my dajemy ubraniom drugie życie. Tak. On sprzyja twojej marce? W ogóle nie mamy problemu z tym zjawiskiem, ponieważ rośnie świadomość społeczna odnośnie Second Life. I jest grupa ludzi, którzy nigdy nie założą Second Life, a jest grupa ludzi, która będzie bawiła się czymś z second handu albo z drugiej ręki, a coś wybierze z nowego sezonu. I w ogóle ja uważam, że to jest bardzo fajny trend, który wpływa na świadomość ludzi. Tak sobie myślę, że co będzie kiedyś z sieciówkami? My nie jesteśmy sieciową marką. My jesteśmy bardzo małą, selektywną marką. A co będzie z sieciówkami, które no trochę zaśmiecają naszą planetę? I myślę, że im większa świadomość ludzi, tym ten wybór jest prostszy, żeby sięgnąć po płaszcz, który ma 20 lat, wiesz, zmiksować go. Zresztą rzeczy vintage są piękne. My staramy się cały czas robić rzeczy na zasadzie, jak kiedyś na przykład, wiesz, ta moda też się bardzo zmieniła, pamiętaj, kolekcje Saint Laurent na przykład 30 lat temu, to jest w ogóle co innego niż dzisiaj, bo wydaje mi się, że trochę era takiego fantastycznego krawiectwa minęła w brandach światowych, że jest logo, że jest sprzedaż, że jest kasa. My staramy się do marynarki, którą szyjemy, albo płaszcza, no to on powstaje przez, nie wiem, na przykład półtora dnia, no po to, żeby ci służył, no nie? Wiesz, że a mimo, że to jest produkcja, że mamy rozmiary, że jakąś ilość określoną. Więc to second life tych rzeczy, vintage, to są przepiękne ubrania, to są dzieła sztuki, na które chyba dzisiejszy świat nie ma czasu na wytwarzanie ich, wiesz. A my się staramy, a ja sobie myślę, że muszę wprowadzić na przykład sweter, który robi się 40 godzin, bo chcę, bo sam bym go nosił i kawałek mojego serca i mojego myślenia o designie chcę przekazać innym. A czy ja go sprzedam 100, 10 czy 200, czy 1000, czy 2000, no to już tylko zależy od klientów, którzy napotkają i albo zgodzą się z moją myślą, prawda? Bo to już jest inny produkt, inna cena. Mamy portfolio produktów bardzo, bardzo różne, zróżnicowane cenowo, mimo że dbamy o jakość od skarpetki po najdroższą rzecz z kolekcji. Natomiast mówię o tym, że ten Second Life to też są takie dzieła sztuki. Ja, wiesz, kocham jeździć do Paryża na taki jeden targ staroci i oglądam rzeczy z lat 50. Chanel, Dior. No to jest, wiesz, że to są... Tego nie ma. Czy Ralph Lauren, jakieś takie stare rzeczy, wiesz, znoszone, albo piękne torby, czy no butów to... Buty są już bardzo intymne dla mnie. To nie wiem, czy bym się pokusił na kupienie buta z second handu. Może tak, jak byłbym niezniszczony, ale wiesz, ale mam jakieś rzeczy w szafie, które po prostu kupiłem, bo chciałem je mieć i w ogóle nawet się w niej nie mieszczę, no nie, wiesz, że, ale mam je po prostu, bo są dziełem sztuki. Też trochę inaczej podchodzę do ubrań, pamiętaj, że technicznie albo artystycznie, ale Second Life jest super zjawiskiem. Uważam, że zresztą widzę, jak nas oznaczają na Instagramie, ten Second Life, ja miał vintage, to nazywam, że wiesz, że szukają kurtki, która była 4 lata temu, była limitowana, kto ją ma, kto sprzeda, kto nie nosi, więc to też świadczy o marce. Dokładnie, prawda? Tak. Wiesz, to jest super. Więc to zjawisko uważam, że pomaga edukować społecznie. Ja trochę o to pytam, bo dokładnie przygotowując się do tej rozmowy, zacząłem przeglądać, ile jest ofert sygnowanych, bardzo mocno oznaczanych jako ty, czy też twoja marka właśnie w przestrzeniach, w których pojawiają jakość, używane i tak naprawdę jakby one są bardzo mocno eksponowane, więc ja myślę sobie, zawsze będę mówił przy zakupie takich rzeczy, to jak kupujesz produkt, to pamiętaj, on ma dwie ceny, cenę pierwotną i cenę tak zwaną wartość rezydualną, czyli za ile go odsprzedasz.
Tak, to jest ja super. Ja to zawsze podkreślam przy, nie wiem, ubraniach moich dzieci, dokładnie sportowych, że ludzie czasami się pukają w głowę i mówią: Wojtek, po co kupujesz im ubrania takiej marki? Ja mówię, z jednego prostego powodu, bo one są w zakupie droższe, ale one mnie kosztują mniej. Bo moi chłopaki na snowboardzie jeżdżą w tych kurtkach góra dwa sezony, ja po dwóch sezonach je sprzedaję i kupuję kolejne i nagle okazuje się, że za wartość użytkową, którą musiałem ponieść przez te dwa lata, mam znacznie mniejszą, niż gdybym kupił coś z dużej sieciówki i bym z tym nic więcej nigdy nie zrobił, bo w życiu bym tego nie sprzedał. Mieliśmy takie kurtki Aztek w tym roku. Fantastyczna tkanina, taka z Peru, inspirowana właśnie. Ja bardzo lubię ten motyw, ostatnio się nim bawię. I jak się one skończyły się bardzo szybko, nie były najtańsze. To ludzie sobie tam, widziałem fora, że oni chcieli kupić za dwa razy więcej. Wiesz, że to jest w ogóle super dla nas. Tak sobie pomyślałem, a dlaczego nie zrobiliśmy jakiejś ceny z kosmosu, no nie? Mhm. Ale z drugiej strony ja też nie chcę przepalać cen. To ma być tak, że to jest selektywne, jest ekskluzywne, jest fajne, ale ma cię nie mrozić. To dalej jest dostępne. Tak, że ma cię nie mrozić po prostu przy zakupie, że bez sensu, że wystrzelenie cen w kosmos uważam, że nie jest etyczne czasem. Mhm. Przecież brandy powinny to robić, no bo muszą zarabiać na te koszta. No. Mhm. Ale to nie jest tak, że moja marka robi coś po prostu high, cenowo, a w produkcie, w wyprodukowaniu jest to tanie. Nie robimy takiego zabiegu, chociaż wiesz, no 80% mody na tym bazuje. Mhm. Na snobizmie, na lansie, trochę na sezonowości, na wylansowaniu, na influencerze, który założył. Mhm. I może ludzie tak kojarzą modę często jako płytką właśnie przez ten aspekt, a tak naprawdę to fajne zjawisko jest. I moda to jest też duch danych czasów. To naprawdę, jak sobie spojrzysz, ja studiowałem w ogóle historię mody i mógłbyś określić historię w ogóle dziejów, patrząc, jak się ludzie ubierali. Mógłbyś powiedzieć, to jest ten wiek, to jest, wiesz, to też jest historia społeczna, nastrojów społecznych, estetyki. No to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Da się zbudować markę modową bez, no właśnie, oparcia tego na osobach, które założyła? Ty często mówisz, że dla ciebie takim momentem przełomowym była Ania Rubik, która założyła twoją kreację. No to było bardzo, bardzo dawno temu, ale pamiętaj, że pewnie było wielu projektantów, którzy ubrali fajne osoby, a nie istnieją. Ja myślę, że da się zbudować markę pod warunkiem, że masz wizję tej marki i robisz kolejne sezony. I świat ci potem sam dostrzeża. Oczywiście musisz być konsekwentny. Są marki, które zostały wylansowane przez gwiazdy, influencerki i one są, to taki mamy dzisiejszy świat. No nie dyskutujmy z tym. On jest. No, odpalamy Instagrama, wiesz, i na przykład pewnie jakby Kim Kardashian założyła coś mojego, nawet jej nie followuję, no ale wiesz, ale wiesz, co mam na myśli. To moja marka stałaby się globalna w 7 minut? Trzeba mieć świadomość, zasięgi. To prawda. Więc na pewno gwiazdy, supermodelki, aktorzy, no ale to my wszyscy ze sobą żyjemy, no Wojtek, no pracowałeś w motoryzacji, no fajnie mieć fajną twarz też, no nie? Że to wspiera i gdzieś tam nakręca. Ale pamiętaj, że produkt potem jest weryfikowany przez, przez odbiorcę i niezależnie, czy co założyła to pani A, B, C czy D, no to rynek weryfikuje twoje istnienie. I po prostu to jest moja odpowiedź na pytanie. Wiesz, że świetnie, że mamy fajne kobiety, które super się noszą i są ikonami mody, aczkolwiek najważniejszy jest klient, który po prostu do ciebie wraca, niezależnie czy ta sukienka była założona przez Anię, czy Zosię, czy Marysię, czy Anię, czy inną super dziewczynę. Więc trzeba mieć świadomość, że to
to jest gdzieś tam istotne i daje ci jakiś tak hot season, że ktoś nosi, a tu mogłaby nosić coś innego, a wybiera ciebie. A z drugiej strony, no pamiętaj, że twoja praca, no to jest jakość, masz ubierać ludzi, a nie tylko gwiazdy, to nie o to chodzi, ja nie mam celebryckiej mody, to kompletnie nie to, lubię się w to bawić, w ogóle wiesz, no wiem jak to robić, pracuję w tym lata, ale nie dajmy się zwariować, że szyję tylko po czerwony dywan. Ale są fajne okazje i dlaczego ich nie wykorzystać? Taka jest moda, wiesz, że światowe brandy ubierają czerwony dywan w Cannes, to my mamy swoje tutaj jakieś imprezy, albo też światowe, też się staramy pokazywać, więc to jest wpisane, to jest element wpisany w naszą pracę. Wiesz, ta praca nasza jest trochę bardzo ciekawa, bo tak naprawdę jest bardzo rzemieślnicza. Ja cały dzień spędzam w biurze z teamem, pracujemy, cały czas omawiamy rzeczy, a z drugiej strony no powinienem jeszcze bywać, robić wywiady, siedzieć w jakiejś telewizji, bo to rozpoznawalność, wiesz, co mnie w ogóle już przestało w jakiś sposób interesować, aczkolwiek jest bardzo miłe i nie mówię, że nie lubię tego robić. No pewnie mam taką osobowość, że wiesz, że jestem jeszcze gadułą, to już sam widzisz, więc no trzeba chyba spełnić wiele, wiele warunków, żeby to cały czas szło do przodu. Twoje butiki. Jeden mnie absolutnie nie zastanawia, czyli warszawska, mokotowska. Tak. Ale drugi. Dlaczego Łódź? Wiesz co, bo z Łodzią byłem zawsze związany i manufaktura i w Łodzi mamy full klientów. Teraz myślimy o kolejnych butikach w Polsce. Chociaż wiem, że ten online sobie tak fajnie radzi, że pamiętam, jak mieliśmy butik w Poznaniu, to ludzie przychodzili do butiku, mierzyli i zrobili zakupy online. Ale dzisiaj mam świat, po pandemii ludzie chcą wyjść i się ubrać w butiku. I widzimy ten wzrost zainteresowania. Oczywiście online cały czas to jest super number one. Natomiast w butikach trochę inny klient trafia, kupuje trochę inne rzeczy, też chcesz poczuć, dotknąć. Zdjęcia nie oddadzą, nawet najlepsze wszystkiego. I cały czas staramy się, myślałem o Berlinie i cały czas o nim myślę, ale ostatnio zrobiliśmy taki research, że ten Berlin trochę po pandemii nie może się odbić. I ja sobie posiedziałem trochę parę dni w tym Berlinie i to zobaczyłem i też robiłem taki research, rozmawialiśmy z różnymi agencjami i to musi być odpowiedni moment, żeby otwierać sklep, bo no to są duże, duże wydatki. Więc myślę, że jak nadejdzie odpowiedni moment, wiesz, szukanie odpowiedniego miejsca. Już chyba z 6 lat słyszę, że Chanel ma się otworzyć w Warszawie, ale ciągle nie ma miejsca. I to jest tak samo. Panie Łukaszu, dlaczego pan nie może otworzyć sklepu w Katowicach? Bo nie mamy odpowiedniego miejsca na ten butik. Wiesz, co mam na myśli, że no nie otworzę nagle w jakimś bez sensu miejscu, tylko w lokalizacji, która będzie dla wszystkich dogodna i dla nas jako marki spełni nam wiele, wiele, wiele funkcji. Myślę o Trójmieście. Gdzieś tam serce mam w Trójmieście ostatnio i tak szukamy. I fajnie, gdy te butiki kolejne się pojawiają. To jest super. A w Łodzi, no zdziwiłbyś się. Tak? Tak, tak. Super, super. Od lat, nie wiem, 8 lat już jesteśmy w Łodzi. Tak. Znaczy dokładnie zastanawiałem się, na ile ta Łódź jest decyzją opartą o serce, tak, i dokładnie jakby miejsce, do którego masz sentyment. Jestem biznesmenem, no serce. Serce i tabelka w Excelu. Okej. Okay. Czyli spina się Łódź. No tak, to tak, cieszy. Tak. To tak, strasznie tak, cieszy. Tak, myślę, że spinałyby się kolejne miasta, tylko naprawdę szukamy dogodnych, super miejsc. Też ta kultura robienia zakupów się trochę zmienia. Kiedyś były centra handlowe. Moim zdaniem trochę minęła ich era. I tworzą się, w Polsce nie ma takiej mody na ulice na zakupowe. Ulicy. Wiesz, nie znaczy, ma Champs-Élysées, nie ma Kudamu, no były, ale nie ma, no umówmy się, nie ma. Jest w Warszawie ta Mokotowska, super, że mam ten lokal, nie wiem ile już lat. Ja marzę o tym, żeby wróciła Gdyńska Świętojańska. No super był i od razu pierwszy otwieram tam butik, wiesz, żeby fajne brandy się łączyły obok siebie, to też przyjeżdża ktoś na zakupy, na fajny lunch z dzieciakami, tu kupujesz perfumy, tu kupujesz sobie t-shirt, tu super bluzę, masz fantastyczny taki czas, jak w Berlinie, Amsterdamie, Paryżu, Nowym Jorku, więc to wszystko kiełkuje.
to my jesteśmy protoplastami trochę odpowiedzialni za brandy, żeby otwierać nowe miejsca, a z drugiej strony, no to wiesz, no jeśli dociera dobrze online i czujesz, że potencjał ma bardziej może online'owe rzeczy, to nie ma co przepalać budżetów. Nie jest chyba taki czas dzisiaj na świecie. Trzeba się rozwijać dalej. Mogę ci powiedzieć, że będziemy teraz w fajnej sieci Six Senses, w takich sklepach Agora na Ibizie i to tak premierowo tutaj mogę strzelić takiego newsa. I w Nowym Jorku, też w Nowym Jorku będziemy od października stacjonarnie, mimo że naprawdę na świecie nas kupują i to jest naprawdę super fajne, że jak ja widzę w zamówieniach online dziennie ileś tam z zagranicy, to jest super budujące, ale stacjonarnie będziemy właśnie na Ibizie, w Agorze i w Nowym Jorku od października i kolejne miejsca będziemy rozwijać, pracujemy nad tym. Kopiują już was? Wiesz co, od dawna, ale to zawsze sobie myślę, nie, ale nie mówię o kopiowaniu, w sensie, że ktoś, że tak powiem, kopiuje i robi swoją kolekcję wzorowaną na was, mam na myśli chamskie podróbki. No były takie rzeczy, wiadomo, ale to chyba jest bardziej w takich kolekcjach, no bo wiesz, nie da się skopiować na przykład super rzeczy z, nie wiem, genialnej kurtki z pięknej wełny z kaszmirem, no to nie podrobisz wełny z kaszmirem, musisz za nią zapłacić, więc już nie skopiujesz tego. Ale pamiętam różne bluzy z hasłami, no to wiesz, mimo że mieliśmy świetną dzianinę i to było pięknie uszyte i wykonane i ten, no to hasła latały gdzieś tam. Tak, prawnik działał. No ale wiesz co... Jak do tego podchodzisz? Z jednej strony mnie to wkurza, z drugiej, bo moda w Polsce, szczególnie ten rejon łódzki, nie chcę tutaj w ogóle obrażać, ale to jest tak, że nieraz mieliśmy takie sytuacje, że mieliśmy super szwalnię, produkowała coś dla nas, a z drugiej strony miała firmę, która nas kopiuje i ta szwalnia potrafiła zrobić coś, co było jeden do jeden. Wiesz, zero jakiejkolwiek krępacji, nie wiem, no brak mi słów chyba tutaj, nie wiem, zażenowania. No to kasa, wiesz, że on robi na przykład 500 sztuk, no a tutaj firma XYZ robi ich 10 tysięcy i zalewa rynek po 29,90. Więc absolutnie przeżyliśmy takie historie. A z drugiej strony sobie myślę, no dobrze, no fajnie. Nie mieliście pomysłu, skopiowaliście mnie, to wy mi trochę też budujecie brand, bo wiesz, marki trochę powinny patrzeć na to kopiowanie z dwóch stron. Z drugiej strony umacnia im się według mnie pozycja. Mhm. No bo jeśli jesteś kopiowany, to jesteś dobry. Z drugiej strony no wkurza to, no bo to ty powinieneś zarobić na pomyśle. Mimo że już powiedzieliśmy, że no nie chce się płacić za pomysły w Polsce, no to ty powinieneś zarobić na tym pomyśle, a nie jakaś pani, która po prostu rozpruwa twoją rzecz i robi to samo. I wiesz, no to trzeba tak podejść do tego bardzo. Pamiętaj też, że prawa własności w ogóle odnośnie kopiowania, jak już zmieni ktoś kolor nitki, no to nagle to jest w ogóle inna historia, więc tutaj jest to już bardzo, bardzo płynne i walka z tym jest szalenie trudna, ale wiem, że były takie procesy na rynku polskim i firmy płaciły odszkodowania. Mhm. Więc z drugiej, znaczy jest to obrzydliwe, a z drugiej strony pokazuje siłę marki. I myślę, że świadomy konsument nie będzie nosił podróby. Chociaż wiesz, no, wiele osób takich w Polsce, na które byś nigdy nie wpadł, że mogą nosić podróbę wielkich marek, chyba to robią. Mhm. To jest przerażające, bo chcesz należeć do grupy Hermé, nigdy nie dostałeś tej torby, bo po pierwsze szkoda ci pieniędzy, ale kupujesz za 2000 zł albo euro podróbę. No, są takie zjawiska, no obciachowe strasznie. Jest tyle fajnych brandów, jest tak duży rynek świetnych marek, że no nie musisz... Wiesz, możesz być fajny bez podróby, prawda? Niezależnie od brandu, czy Hermé, czy Chanel, no przecież wiesz, czy Louis Vuitton, oni wydają ogromne pieniądze, tam jest osobny dział na firmie, który tylko cały czas czesze wszystkie rynki, no ale jest to powszechne, no.
Ale wydaje mi się, że świadomość rośnie. To nie, żeby to nie zabrzmiało tak, że nie. Że po prostu pewne osoby nie wyobrażają sobie takiej sytuacji, żeby nosić podróba. Ja bardzo mocno wierzę w to, że jednym z elementów, których oceniam jakość tej audycji, jest to, czy pojawi się hasło, które mogło być dobrym hasłem na t-shirt. To było. Możesz być fajny bez podróby, jest absolutnie hasłem na t-shirt. Myślisz, tak, że Jemio powinien wypuścić coś takiego? Spokojnie, spokojnie. Albo fake. Spokojnie. Ale fake zrobił już Gucci. To był Alessandro Michele, jest super clever gościem, tak. Zrobił, wiesz, logo Gucci i fake. Wow. No, to dobre. To było, to piękne. Ty powiedziałeś, że mocna marka musi mieć strategię i taką wizję marki. Jaka jest wizja twojej marki? Rozwijamy się dalej. Otwieramy kolejne miejsca stacjonarne. Pamiętaj też, że musimy, że tak, wizja, papier, pomysł w głowie, to jest też to, co się dzieje. No, nagle wojna dużo zmienia, nagle inflacja bardzo dużo zmienia, nagle nastroje konsumenckie też dużo zmieniają. Natomiast ja lubię mieć plan B, który wymyślam od razu albo kreuję go w głowie. Pamiętam, jak przyszła pandemia, no nie wyobrażałem sobie, że albo zamykamy markę i po prostu jest the end, albo robimy coś, co jest równie fajne jakościowo, a może być casualowe i możesz się fajnie ubrać. Zrobiliśmy linię dresów na przykład, prostszych rzeczy. Rozwinęliśmy z ogromnym sukcesem linię casualową, linię basic. Więc musisz się zastanowić po prostu albo przeczekać, albo wiesz, nie reagować bardzo raptownie. Musisz obserwować rynek, nie możesz być odrealniony. Projektowanie mody i brand to nie jest tylko narysowanie i wyprodukowanie sukienki, to w ogóle nie o to chodzi. Więc to tak jakby, wiesz, firmy motoryzacyjne zajmowały się tylko i wyłącznie produkcją samochodu. Myślę, że to w ogóle to jest, trzeba mieć świadomość, że tak nie jest. Tak, to jest chyba jeden z prostszych elementów akurat już dzisiaj. Tak. Więc wiesz, rozwój, nowe miejsca, no i świat. To świat daje no limits pewnie. Ale myślę, że bez żadnych kompleksów możemy to robić. Robimy to coraz lepiej, coraz na większym poziomie, coraz z większym potencjałem, z fajniejszymi zasobami ludzkimi. Cały czas tych ludzi poszukujemy. Kto nas słucha, to niech do nas pisze, bo my szukamy fajnych ludzi, fajnych specjalistów, ludzi z otwartą głową. Nawet jak dużą jesteście firmą już? Wiesz co, to jest tak, że zatrudniamy między 15 a 20 osób, czyli jesteśmy średnią chyba firmą, ale współpracujemy z 9 fabrykami. No bo jakbym zrobił tak, że nie mamy zewnętrznych fabryk, no to byśmy dzisiaj zatrudniali 100 osób. Czyli to już jest trochę większa firma. No ale ja mam takie poczucie, że fabryki na zewnątrz dają nam komfort, że ta szyje fantastycznie płaszcze, ta super marynarki, ta jest tylko od jeansów. No nie da się stworzyć, musiałbym mieć halę produkcyjną z parkiem maszynowym za 100 milionów euro, wiesz, że po prostu stworzyć takie combo. Ale to też nie o to chodzi, no taka gigantomania. Trzeba lokować produkcję tam u specjalistów, którzy się na tym znają i trzeba za to zapłacić. I w ogóle i tak jest. Więc jesteśmy co? Małą, średnią, Wojtek? Średnią chyba firmą. Kurczę, to jest ciekawe, bo ja sobie cały czas myślę, odkąd mówiłeś o otwieraniu kolejnych sklepów, że z jednej strony mówisz o tym, że na poziomie produkcji współdzielenie zasobów jest okej, czyli że zakładasz, że w tych samych szwalniach i w tych samych fabrykach nie tylko ty szyjesz, ale oczywiście w naturalny sposób szyje wielu innych. No bo... Ale już dzisiaj, to kiedyś tak było, ale dzisiaj mamy innych typu Isabel Marant albo Chanel albo polskie superbrandy. A no bywa tak, że szwalnie są na tyle nieuczciwe, ale chyba już się pozbyliśmy na szczęście tych kontaktów, że szyją kogoś, kto cię podrabia. No ale To jest tak zwany szmata biznes. Okej, ale ja myślę o tym, że na razie masz fabrykę, czy też partnera biznesowego, który uczciwie szyje ciebie, tak. Ale nie szyje ciebie przez 12 miesięcy w roku non-stop, tylko też w międzyczasie szyje innych. Tak, tak. Dlaczego tak nie podchodzisz do butiku? Bo to jest ciekawe. Znaczy, jak ty zacząłeś o tym mówić i o tym, że ludzie kupują dużo w internecie, to sobie zadałem pytanie, a potrafią przyjść i zobaczyć, to sobie zadałem pytanie,
A czy nie jest tak, że w tych fajnych miastach mogłyby być showroomy rotacyjne? Czyli że w trzech fajnych projektantów wybieracie miejsce, przez jeden miesiąc jest twoja kolekcja, ona później znika, pojawia się inna, później wchodzi z tobą i ludzie trochę czekają na ten moment, kiedy ty przyjedziesz. Taki, ja nie chcę nazywać tego cyrkiem objazdowym, ale taki moment pod tytułem, wiesz, wyczekujemy trochę taki dłuższy pokaz, znaczy, że mogę przyjść, zobaczyć tak. I później jest okej. Okay. Wiesz co, Wojtek, wydaje mi się, że w modzie to jest tak, że ten rynek się musi też przyzwyczaić do danego brandu. Mm-hmm. To miesiąc jest za mało. Trzeba się rozkręcić. Pół roku to jest minimum. Ci ludzie okay. Zaczą... Pamiętaj, że tak, okej, okay, mamy na przykład 20 tysięcy ludzi, którzy kupują regularnie w Trójmieście. Mm-hmm. Rzucam. Ale oni znają inny produkt. Nagle, gdy robisz logo na ulicy i robisz super butik, przychodzą całkiem inni ludzie, którzy mm-hmm. nie mieli do czynienia z twoją marką, ale widzą, że jest fajna jakość. To jest w ogóle inny klient, pamiętaj. Okay. Online troszkę bardziej sprzedaje rzeczy basic. Mm-hmm. Prostsze. Ja bym chciał rozwijać linię premium, czyli coś, mm-hmm. co najbardziej nas kręci, co okay. Gdzie się spełniamy pod względem produkcyjnym, tkaninowym, estetycznym, kreacyjnym. Więc te dwie funkcje się bardzo uzupełniają. To nie jest tak, że ja mam jeden samochód, tylko tych samochodzików się ściga w tej kolekcji 150. Okay. I te samochodziki, które są kupowane na online, są troszeczkę innymi samochodzikami niż te, które mogłyby stać w showroomie. A miesiąc, dwa, trzy, no to jest bez sensu. To wiesz, jednak pamiętaj, że są umowy, podpisujesz te umowy na lokale na 5 lat, na 3 lata, płacisz kaucje gigantyczne, robisz wystrój, wiesz, ja sobie wymyśliłem, że teraz będziemy robić bardziej w taki eko, czyli kamień na przykład, albo drewno i drzewo, no czyli jest kosztowne. To prawda. To jest kosztowne. No więc nie wyobrażam sobie, że otwieram na miesiąc tak. I się przebudowuje. I się przebudowuje. Musiałaby być to inny koncept jakiejś innej komunikacji. Mhm. Może to fajny pomysł, ale miesiąc, dwa, trzy to jest za mało. Okay. Zanim to się rozkręci, no to może być albo klik, albo to może być tak, że czekamy na tego klienta stacjonarnego, że on się zaczyna przekonywać, że... Ale ufam, że na tyle brand jest już gdzieś tam rozpoznawalny, że tylko dobre miejsce determinuje otwarcie. Skąd czerpiesz energię? Gdy powiedziałeś na samym początku, że w tym biznesie trochę nie ma tej przerwy, jak w innych zawodach jesteś wypalony, to tutaj nigdy nie możesz nie być wypalony. Nie możesz być wypalony. No możesz być, ale ze szkodą na twój biznes, bo to nie jest tak, że co pół roku musisz wprowadzać nowe produkty. No. Ja zazdroszczę moim kolegom biznesmenom, którzy na przykład produkują całe życie woda. Mhm. Wiesz, no i teraz mają jakiś tam problem z CO2, no nie, ale cały czas masz kreację jednego produktu, a ja mam tak pół roku i w ogóle wszystko jest do kosza, leci kolejna kampania, pomysł marketingowy, wszystko. No. Słuchaj, no to jest trochę tak, że trzeba mieć też potencjał do tego, no nie mógłbym być chemikiem, no mógłbym być projektantem. Energię czerpię z każdego dnia. On może być lepszy, gorszy, ze świata, który mnie otacza, ale też z podróży. Ja uwielbiam uciekać, jeździć, wiesz, to jest moja pasja. Uwielbiam sport. Mm-hmm. Zmęczyć się, to też jest super, super sprawa, daje mi to endorfiny. No jestem normalnym facetem, wiesz, no wkurzam się, wiesz, no inspirują mnie książki, nie wiem, miłość, dobry seks, super podróż. No ja najbardziej uwielbiam uciekać. Nie umiem siedzieć w domu, uczę się tego. Ale taką jestem duszą, no, że trzeba jeździć, wiesz, poznawać. Lubię jeździć po świecie bardzo. Ale jeżdżąc po świecie zbierasz inspiracje i tam powstają projekty? Mój telefon to ja nie wiem, jest 100 tysięcy zdjęć. Nie wiem, jakiś fresków, z których potem przetwarzam i robię kwiatki na printy, albo wybieram coś, tak sobie myślę, widziałem to w Australii, to możemy coś tam zrobić, albo jak wróciłem z Australii, to wysypałem tu ciężarówkę czerwonej ziemi, zrobiliśmy taki pokaz. Albo, nie wiem, no też oglądam ciuchy inne, to też jest fajne, jestem na jakichś vintage bazarach, nie wiem, no ostatnio nawet jak byłem w czerwcu w Berlinie, byłem w jakimś vintage sklepie, też przejrzałem te rzeczy, no to normalne jest. Mhm. I tak sobie zapisujesz na dysku twardym w głowie. A to fajne rozwiązanie, a to takie 80-sowe, super, mogłoby
mogłoby fajnie tutaj w kolekcji zaistnieć, a potem robisz coś, w ogóle totalnie co innego robisz, ale te pomysły są bardzo potrzebne, takie paliwo, wiesz. Mhm. Albo weekend w Paryżu, żeby się fajnie przejść, zobaczyć, iść do muzeum, zobaczyć super wystawę, sztuka, to jest w ogóle, no ja kocham sztukę. Jakbym miał nieograniczone ilości pieniędzy, no to bym kupował jakieś, wiesz, rzeźbę, malarstwo w jakichś ilościach. Kocham sztukę, naprawdę. Więc to też jest bardzo, bardzo fajne i wpływa na mnie, na kolory, na to, co potem robię, na dany sezon. Więc no taka nieustająca, wiesz, podróż. Mhm. No myślę, że projektantów w ogóle oglądanie świata nakręca. Fajni ludzie, fajne dziewczyny mnie nakręcają. Mhm. Że ona super jest inspirująca. To nie jest wytrych, że projektanci mają swoje muzy. Że wiesz, no są dziewczyny albo faceci, którzy cię tak inspirują, że są tak, wiesz, że mają coś takiego w sobie, że no pod ich wpływem, no nie, to już będzie takie artystyczne teraz, ale no tworzysz. No, to nie jest tak, że sobie rysuję, wiesz, rozmarzony, to jakaś bzdura, ale no są osoby, które cię inspirują. Mhm. Ich styl cię inspiruje. Więc więc to ma ogromną jakąś taką składową na to potem, co wypluwasz w danym sezonie z siebie. Jak robisz kolekcję, myślisz, jak ona będzie noszona? Wiesz co, my pokazujemy jakąś wizję, mhm. robimy sesję bardziej taką wizerunkowo-sprzedażową, na przykład w plenerze dzisiaj w Islandii, potem robimy lookbook i uwielbiam pracować ze stylistkami, bo one zawsze inaczej patrzą na mhm. rzeczy, więc to jest mhm. bardzo ważne. Potem ja to staram się w sezonie pokazywać dziewczynom, że to możesz nosić totalnie inaczej niż my to pokazujemy, a to czy ktoś to potem zmasakruje po mhm. swojemu mhm. i jak to założy, no to już nie mam na to wpływu. No. Boli cię to czy nie? Kompletnie nie skupiam się na tym. Fajnie, że się sprzedaje, no. Okay. Że chcą to nosić, to jest super. A czy ktoś to założy lepiej czy gorzej? To już jest edukacja, interpretacja twoja. Ja też daję taką furtkę. Kolekcja jest tak duża, nie chcę też narzucać jakiegoś... Oczywiście super, gdy ludzie się inspirują, ale, ale to jest trochę tak, że no, nie mogę wejść w szafę ze swoimi ciężkimi butami, powiedzieć, słuchaj, zakazuję ci to. Ale jak jestem w butiku i widzę kogoś, kto jest bez sensu ubrany, to mówię mu to, słuchaj, jesteś tak super dziewczyną, masz takie warunki. Co to jest, co ty masz na sobie? Wszystko jest źle. Podkreślasz to, co nie powinnaś. I myślę, że za tą szczerość ludzie nas uwielbiają w butikach, w naszych miejscach spotkań. Ja też staram się bywać w butiku, bo to jest dla mnie duża inspiracja, żeby spotykać ludzi i z nimi rozmawiać. Czego oni oczekują? Mhm. Co oni by chcieli jeszcze? Albo co jest bez sensu, bo czasem mi się wydaje, że ja się na coś zafiksuję, a to potem wychodzi, że to jest bez sensu. Więc trzeba słuchać ludzi, ale też iść własną drogą. No nie możesz tworzyć tylko marki pod ludzi. Mhm. Są takie pewnie brandy i zarabiają miliony. Ale no każdy ma swoją tam, wiesz, wizję prowadzenia biznesu, realizacji siebie. W którym momencie twoim zdaniem twoi klienci lub w ogóle klienci modowi zaczynają się ubierać, a nie przebierać? Bo to jest taki moment, że jak sięgasz i wchodzisz w taki moment pod tytułem marki, to na początek jest pokusa, żeby no, trochę udawać. W którym momencie odkrywasz, twoim zdaniem, tak sobie myślisz, że zaczynasz się ubierać spójnie ze sobą? Wiesz co, no chyba to jest tak, że niektórzy, mimo fantastycznej osobowości, no nie mają tej umiejętności ubierania się. A niektórzy to czują i teraz muszą skorzystać albo z pomocy specjalistów, jeśli ich zawód tego potrzebuje. Mhm. Na przykład, wiesz, że jesteś szefem marketingu albo dyrektorem i po prostu potrzebujesz uporządkowania swojej szafy, to zrób to, nie bój się tego. Są specjaliści, są styliści, są ludzie, którzy pracują z wizerunkiem i myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne potem w twoim postrzeganiu twojej osoby
pod względem i pod pryzmatem takim biznesowym, ale też wizerunkowym. Budowanie wizerunku w biznesie jest, uważam, bardzo, bardzo gdzieś tam potrzebne. Też pamiętaj, że zawód twój determinuje twoją szafę. No Wojtek, ja się mogę ubierać jak chcę. Mhm. Chociaż głupio się czasem czuję, ja się w ogóle nie przebieram, się ubieram na mega luzie, ale jak idę na bal, no to nie ubieram się w t-shirt, tylko gdzieś okazja, ale też nie ubieram się tak jak wszyscy, no. Ubieram się po swojemu, ale też w kanonie. I myślę, że największą pułapką są w Polsce i w ogóle na świecie wesela. To jest tak prześne, uważam, cały czas. Ludzie się tak masakrują. Przebierają się za jakichś książąt i księżniczki w jakiejś po prostu odległej estetyce, która nie jest w ogóle im bliska. Czyli to wielkie wydarzenie powoduje w życiu tych ludzi, powoduje, że oni się po prostu przebierają za kogoś innego niż są. A ja mówię, słuchaj, ubieraj się fajnie, a nie przebieraj. I to też jest filozofią naszej marki i dlatego cały czas klienci nas poznają i zakochują się trochę w tym, co proponujemy, ponieważ dajemy luksusową modę, ale w której możesz się czuć super fajnie i możesz to tak wystylizować, że możesz być na wieczór świetnie ubrany i w ciągu dnia. Tak jak mówię, twój zawód determinuje twoją szafę. To jest podstawą. Jakbyś był panem bankierem w banku, to byś miał pewnie same garnitury i może twoja osobowość pozwoliłaby ci na casual Friday albo weekend bardziej w sweterku, ale to też by było takie, wiesz. Ale artystyczne zawody ubierają się totalnie inaczej. Też są marki, które trafiają tylko i wyłącznie do, nie wiem, headów marketingu, do szalonych osób, które szukają cały czas nowości. Mam takiego kumpla w Hongkongu, który pracuje dla ogromnych brandów i robi tam wizualizację i komunikację tych marek. I wiesz, i on ogląda kolekcję i mówi tak, nudne, widziałem, to już było. Wiesz, Hongkong też jest takim miejscem, że widzisz tam wszystko. Ja uwielbiam tam shopping. To byłem 3 razy i to jest jakiś crazy. To też moja osobowość tam znajduje rzeczy, że po prostu ja też mam taką... Dzisiaj to jestem normalnie ubrany bardzo, ale czasem lubię tam przywalić mocniej i w ogóle ubrać totalnie nie po polsku. I tak sobie myślę, że no tylko twoja też osobowość ci daje takie wodze fantazji. I też w ogóle bardzo lubię obserwować ludzi, jak to społeczeństwo się też bardzo zmienia. W ogóle Polacy coraz lepiej się ubierają. Naprawdę fajnie. W dużych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach te panie obserwują naprawdę i one może mają taki kompleks niepotrzebny i tutaj jeśli nas ktoś słucha, to po prostu porzućcie dziewczyny kompleksy i faceci, bądźcie sobą. Jak macie ochotę na czerwony super sweter i szerokie spodnie, to zróbcie, a nie, że ktoś was oceni źle, ale Warszawa, Poznań i w ogóle, wiesz, Kraków, Trójmiasto, ubiera się mega cool. Że to naprawdę, wiesz, tak się mówi, że Włosi się ubierają w specyficzny swój sposób i że Włosi to ja uważam, że Włosi wcale nie, oni są ubrani od 50 lat tak samo. To Francuzi mają większy très chic taki na ulicy. Jak widzisz, jesteś w Paryżu, to widzisz lepiej ubranych ludzi. We Włoszech wcale tak nie jest. Chociaż ubierają się bardzo estetycznie. Albo wręcz przeciwnie, włoska moda ta kwaśna jest straszna. Natomiast Polacy ubierają się bardzo trendy. Widać to, widać duże zainteresowanie, widać scrollowanie tego Instagrama. Też to jest super, że polskie marki, te mniejsze właśnie, te bardziej alternatywne, luksusowe, wypuszczają jakieś dropy, to wszystko znika od razu. My tydzień temu wprowadziliśmy nową kolekcję, tam już 50% nie ma, to miało być na cały sezon. W ten piątek będzie kolejny drop. I to jest super, że ludzie śledzą te trendy, ufają markom i mieszają ze swoimi, wiesz, rzeczami. Naprawdę Polacy zaczęli się ubierać bardziej świadomie i teraz tylko od tego, jak będą rósł portfel ich, to myślę, że będzie coraz lepiej. Bo to też trzeba mieć na uwadze, prawda? Wydajemy na ubrania mniejsze albo większe pieniądze, więc życzę wszystkim, żeby mieli w portfelu tyle, żeby mogli pozwolić sobie na rzeczy, które ich kręcą. Co uważasz i jakie masz takie jakby swoje
przemyślenia a propos wszystkich kolabo, czy też współprac międzymarkowych, czyli właściwie coś, co jest dzisiaj takim ważnym elementem streetwearu, czyli nie wiem, że Adidas robi kolekcję z Diorem, że nie wiem, Louis Vuitton robi z Nike i tak dalej, i tak dalej. Czyli to połączenie dokładnie jakby wiesz. Jest, uważam, że jest to fajne i cool. Z drugiej strony uważam, że niektóre ceny tych kolabo są za duże. Mhm. Zobaczyłem Birkenstocki Diora za 990 euro. Stwierdziłem, że jest to po prostu porąbane. Mhm. Ale te Birkenstocki z Rickiem Owensem chyba w Hongkongu kiedyś, no to sobie kupiłem. Ale to była inna cena. Ja też trochę mam tak, że nie lubię wydawać za dużo na... Wiesz, ja wiem, mam pewną świadomość, ile co kosztuje i po prostu... Ja nie wiem, gdzie ten Adidas wyprodukował to. Myślę, że to wyprodukował w Chinach. No jest to po prostu robienie ludzi na kasę trochę. Mm-hmm. Ale uważam, że to jest fajne. No, trochę Gucci, ja nie wiem już, ile tych kolabo zrobiło. To już jest takie już... tak sobie myślę... nie wiem, czy to nie za dużo może. Ale z drugiej strony... te marki się bardziej popularyzują. Mhm. Też ta moda się trochę zmieniła. Nawet Dior 20 lat temu, a dzisiaj jest w ogóle inna planeta. Mhm. Wybieram inne chyba postrzeganie. Bardziej mnie kręci Sakai, czy Dries Van Noten, wiesz, czy jakieś... Ja to lubię sobie wejść na początku sezonu na jakiś męski, fajny sklep i coś zamówić z Japonii. Wiesz, że bardziej takie mnie kręcą rzeczy, niż nie mógłbym chodzić z ogromnym logo. W ogóle mnie to nie kręci. A jeśli ma być to logo, no to takie, że na przykład my mamy taką fajną bluzę, że jest brand, ale ona jest tylko, jak dotkniesz ją, przejdziesz palcem, no to masz, bo on jest tylko tu tłoczony. Mhm. No to uważam, że to jest jeszcze naprawdę w granicach, w nieobciachu. Natomiast no dzisiaj trochę logo też rządzi. Mhm. I chcesz się rozwijać i wchodzić w nowego konsumenta, który nie jest tak świadomy, ale ma pieniądze i chce je wydać, no to się oblogowuje. No to teraz już od ciebie zależy, czy chcesz być w tę stronę albo w tamtą. No i dlatego są fajni ludzie na Instagramie, których fajnie podpatrywać, jeśli nie masz swojego jeszcze DNA i szukasz, to fajnie się może kimś zainspirować, kto może być dla ciebie interesujący. Ja też mam takie osoby, że lubię podglądać na świecie, jak się noszą. Chociaż ja w ogóle nie mam czasu się za bardzo ubierać. Też męczą mnie ubrania. Wiesz, że dzisiaj zakładam czarny t-shirt albo tam, wiesz, to dzisiaj założyłem jakąś tam polówkę, której rok nie zginęła mi w szafie, znalazłem. Jak wjechałem do ciebie. Więc te kolabo są cool, ale uważam, że nie można przegrzeć tematu. Mhm. A ty jesteś gotowy już na taką współpracę? Tak, i sobie myślimy z kim, co, jak, ale to na razie ci nic nie powiem. Ale fajne rzeczy będą w następnym roku. Mhm. Myślę, że zaskoczymy. I nic nie mogę więcej już tu powiedzieć. Ale fajne, pracuję. Nawet dzisiaj będę pracował nad tym projektem dalej już parę tygodni to omawiamy. Tworzą się nowe, fajne odnogi mojej marki. Mm-hmm. Ciebie można spotkać w butikach? Tak, absolutnie. Jak jestem w Warszawie, to jestem tak w sobotę zawsze. To jest super. Uważam, że... No i inni chodzą na te lunche, wiesz, spotkania, mówię, słuchajcie, muszę wpaść, zobaczyć, co tam w interesie. No i ci klienci mnie tak wciągają, że tam siedzę do 16, 17 i wychodzę i mówię, no i dopiero zaczynam weekend, tak naprawdę mam tylko niedzielę i poniedziałek znowu do pracy. Ale z drugiej strony, wiesz, no to ja to lubię, wiesz, nie mam problemu podwinąć komuś nogawki. W ogóle nie czuję się jakąś gwiazdą swojego podwórka. Jestem po prostu wtedy sprzedawcą, który dobrze doradzi. Pamiętam, wiesz, w Paryżu kiedyś, jeszcze jak żył Albert Elbaz, czyli dyrektor kreatywny domu Lanvin, to Lanvin wtedy, to były złote czasy. Bardzo zdolny projektant, który miał w ogóle wpływ ogromny na w pewnym momencie modę. Spotkałem go w butiku w Paryżu, pomagał klientce. To nie jest tak, że on mnie zainspirował, bo ja to zawsze robiłem, ale to jest chyba tak, że jak jesteś dla ludzi i robisz coś dla ludzi, to nie masz problemu przyjść wśród ludzi i odpowiedzieć na pytania nurtujące tych ludzi, skoro wytwarzasz coś albo projektujesz.
no to na przykład lubię markę, nie wiem, Aston Martin, to z twórcą albo z projektantem też, jakbym miał ochotę sobie kupić ten samochód, to też bym chciał stanąć i powiedzieć, słuchaj, opowiedz mi o tym, bo chcę wejść do tego świata. No wiesz, przykładowo to mówię, ale mówię o takim po prostu, o takiej naturalnej, fajnej rzeczy i te spotkania są zawsze inspirujące. Zawsze mogę doradzić, zawsze mogę spojrzeć. Wiesz, tak znam kolekcję, że ktoś wchodzi i ja mówię, już wiem, że ta osoba w ogóle jeszcze nie zbliżyła się do wieszaka, ja biorę cztery rzeczy, mówię tak, przymierz to, nic więcej nie potrzebujesz, nawet nie patrz na więcej. To jest fajne, to pewnie to jest doświadczenie. Ale no tylko wtedy, jak mam czas. Ale staram się mieć ten czas. To też jest takie uzależnienie, bo jak jestem, nie wiem, gdzieś w pracy, na targach, czy na wakacjach, czy gdzieś daleko, no to sobie tak myślę, kurczę, ta sobota beze mnie bez sensu. A z drugiej strony ja w ogóle nie chodzę, Wojtek, na zakupy. Jak jestem w Paryżu na targach, no to tam się przejdę w sobotę, pójdę na lunch o 14, to jest dla mnie jakaś taka nowość, wiesz, że mówię, wow, mam taki czas jak ci wszyscy inni konsumenci. To jest mega miłe. Sobota na zakupach jest ekstra. Naprawdę. No wiesz, możesz ją jak chcesz oczywiście spędzić, ale to takie coś mam dwa razy w roku albo raz. No ale to jest fajne. W tą sobotę będę, zapraszam. W każdą sobotę jestem. Staram się. Okay. To jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. I zapraszam do mojego świata. Dziękuję bardzo. Ja ci dziękuję bardzo, że wprowadziłeś kilka rzeczy dla mnie ważnych. Znaczy, po pierwsze powiedziałeś, że świadome kupowanie oznacza kupujmy mniej, ale lepiej. I to jest coś, co bardzo mocno wierzę. Znaczy, że warto myśleć o tym, że dobre rzeczy mogą być dłużej noszone, bo są lepsze jakościowo, ale też są łatwiej łączone z innymi. Tak. Twoja szafa to są sezony. To jest kompletowanie siebie i tam wiesz, to i nagle masz już, a potem już tylko dokupujesz. Łatwość ubierania się jest po prostu mega, mega to proste potem. Ale też trzeba pozbywać się rzeczy. Też się zmienia rozmiary. Ale miała być kropka. Widzisz, moglibyśmy gadać i gadać. Ja cię zapraszam jeszcze, żebyśmy kiedyś sobie dalej porozmawiali, bo to może być ciekawa dalsza kontynuacja tej rozmowy. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. A wam też dziękuję, że doszli do tego momentu. Zachęcam was bardzo mocno do tego, żebyście oczywiście podzielili się tą rozmową ze swoimi znajomymi. Dołączajcie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.